fragment Alei Kilińskiego jest już otwarty po remoncie. Do dyspozycji kierowców oddany został odcinek od Jachowicza do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. W ramach inwestycji drogowcy przebudowali całkowicie infrastrukturę podziemną. Wybudowali także nowe chodniki, drogę rowerową oraz nowoczesne oświetlenie uliczne. Do wykonania pozostanie jeszcze ścieralna warstwa asfaltu. Te prace na całej alei drogowcy wykonają wiosną. Autobusy komunikacji miejskiej wrócą na swoje stałe trasy w sobotę 14 grudnia. Szóstego grudnia na Starym Rynku na Płocczan czekały wyjątkowe mikołajkowe atrakcje. Najliczniej przed ratuszem stawili się najmłodsi mieszkańcy, którzy liczyli na spotkanie z Mikołajem. Po rynku oprócz świętego z workiem prezentów przechadzały się także postacie z bajek. Było również świąteczne karaoke, zdjęcia w fotobudce, zabawy i konkursy. Na wszystkich, którzy opadli z sił, czekała gorąca czekolada i słodki poczęstunek. W trakcie mikołajkowej imprezy, po wspólnym odliczaniu, uruchomiona została świąteczna iluminacja Starego Rynku.